uważam, zasłużone zwycięstwo. Myślę, że już od 9 minuty powinniśmy prowadzić 1-0. Za dużo potrzebujemy sytuacji do zdobycia bramki. No i cieszę się bardzo, że drugie zwycięstwo z rzędu w domu. Nie był to łatwy mecz. Bardzo ciężko się gra atakiem pozycyjnym przeciwko tak defensywnie nastawionej drużynie. Mało zespołów na świecie radzi sobie. Uważam, dobry mecz mojego zespołu. Dlaczego? Konsekwentnie, od pierwszej minuty, nie na wariackich papierach. Zabezpieczenie tyłów i tam w sumie Marian miał pierwszą sytuację w 80 chyba drugiej minucie. No, myślę, że powinniśmy wcześniej prowadzić, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, bo do tej pory traciliśmy bramki po prowadzeniu w drugiej połowie. W tej chwili strzeliliśmy chyba 3 minuty do końca. Utrzymaliśmy i jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo pytania do trenera Pawłowskiego? Michał Wyrwa, Fakt, Przegląd Sportowy, proszę bardzo. Panie trenerze, czy na czym potrzeb do pana udostępniać jakiś szefą coś na ucho? Nadaje się do decydowania, czy raczej sprawy prywatne, o których chce pan mówić? Nie no, uściskaliśmy i życzyłem mu dobrego meczu i powiedziałem mu, że nie robię to do kamer, tylko z szacunku do niego. To wszystko. Jeszcze chciałem zapytać o nieobecność Roberta Picha, Mateusza Machaja i Mariusza Pawelca, bo mówił pan na konferencji prasowej, że Mariusz będzie w 18, zabrakło go, czy w tej grę wchodzą jakieś kontuzje przy nieobecności tej chwili? Pierwszych dwóch tak, czyli Robert cały tydzień miał zapalenie oskrzeli i brał antybiotyk. Wczoraj pierwszy raz brał udział w treningu, ale nie z drużyną, tylko na siłowni. Mateusz nam się wczoraj rozchorował, czyli miał gorączkę i leży w łóżku. Z Pawelcem, Mariuszem była taka sytuacja, że Mariusz sam w rozmowie ze mną powiedział, że to są bardzo ważne mecze, że tu trzeba pruć, tu nie można zrobić błędu i postanowiliśmy wczoraj, że Mariusz dzisiaj zagra 60 minut w drugiej drużynie, chyba że się będzie dobrze czuł i cały mecz. I myślę, że już w przyszłym tygodniu na pewno będzie w 18, czy może nawet wyjść w pierwszym składzie, bo Ogrodek jest, jeśli się nie mylę, za żółte kartki zawieszony. Kolejne pytanie, Janusz Kołodziej, bardzo proszę. Panie trenerze, to właśnie, czy ta choroba Picha sprawiła, że Drogba, bohater ostatniego meczu, no taki ewidentny, dzisiaj wypadł słabiej, bo nie grał na swojej pozycji, a z przymusu trochę na skrzydle? Tak, no ja planowałem z Mateuszem Machajem, bo z Robertem było wiadomo już, że tu Robert nie zagra od tygodnia, czyli w piątek były pierwsze symptomy, że on się źle czuje, w tamten piątek, także że tu cały tydzień go nie było, brał antybiotyk, także tu była sprawa jasna. Z Machajem wypadła sprawa wczoraj, czyli no musieliśmy wybierać, ale ze względu na to, że wiedzieliśmy, że Zagłębie Lubin nastawi się na grę defensywną i ze względu na to, że Zagłębie Lubin zawsze pierwszą połowę gra lepiej według naszej oceny albo po naszych analizach. Dlatego może ostrożniej, żeśmy zaczęli i uważam, że też ta zmiana z plaku bardzo dobrze nam wyszła, bo wniósł ożywienie i później też Kaziu na pewno też się przyczynił do tego, że przy tym stałym fragmencie gry też zajęli się trochę nimi. Marko miał więcej placu do strzelania bramki. Panie trenerze, kontynuując to, czy Drogba miał w ogóle nie być Na treningu przygotowaliśmy, że Tom nie wyjdzie, a Drogba, bo myślę, że tu pozycja Stefanowicza, jeżeli gramy u siebie, no nie chciałbym grać dwoma defensywnymi pomocnikami. A było wiadomo, że Zagłębie
nastawi się na grę defensywną, czyli potrzebowaliśmy kreatywnych piłkarzy, a takimi są przede wszystkim Sebastian i Stefanowicz. No i Machaj też ostatni mecz świetnie zagrał w Lubiniu, dlatego też myślałem, że od początku będzie grał. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Michał Karbowiak, Gazeta Wyborcza. Panie Górze, czy ten mecz w gra drużyna, która bardziej chciała wygrać? Pan ma takie wrażenie, że zmierzaliście bardziej do tego. Ta wola trochę, oczywiście no, piłka jest piłką, ale... Ja myślę tak, że może nie, na pewno to jest duży atut, że moja drużyna chciała wygrać, tylko ja myślę, że dlatego wygraliśmy, bo stworzyliśmy więcej sytuacji. I graliśmy, chcieliśmy grać ofensywnie, co nie było łatwe, ale właśnie nagrodą była ta bramka, mimo że ze stałego fragmentu gry to nie było może przygotowane, bo faktycznie nie było łatwo, bo ja sam wiem, jak ciężko się gra, jeżeli drużyna stoi na 20 metrach dwoma liniami. Dlatego tym bardziej się cieszę, że strzeliliśmy tą bramkę w końcówce. No i mamy spokojny tydzień do pracy, bo ja naturalnie dalej, każdy mecz jest ważny, każdy punkt jest ważny, ale bardzo ważną rzeczą był ten początek, czyli rozpoczęcie. Jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Króciuteńko, chciałem, pan się zasmucił trochę, jak zobaczył, że Podbryski idzie wygrało swój mecz. Bo to tak wychodzi, że tam tych tygodni spokojnych, to może pan nie doczekać do samego, no, do samej końcówki. Tam jest taka już kompletny ścisk. Ja bardzo pozytywnie to skomentowałem. Dzisiaj zacząłem od tego odprawę przedmeczową, że bardzo się cieszę, że Podbeskidzie wygrało, bo jeżeli mamy ambicje sportowców, to chcemy grać o jak najwyższe miejsce, czyli mamy krótszy dystans do Krakowi. Dlatego ja patrzę do góry, a nie na Podbeskidzie. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Tak. Czy pan trener wie, o co poszło w sytuacji podejścia do kibicy, gdzie Mira się nagrodził? Nie widziałem tej sytuacji, bo udzielałem akurat wywiadu do kanału Plus i kompletnie nie widziałem tej sytuacji, także nawet nie wiem, że takie coś się stało.